Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek serii DIY. Chciałam Wam pokazać bombkę, którą zrobiłam właśnie metodą queeningową, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jest to bombka przestrzenna, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że zachęcę Was do zrobienia takiej bombki właśnie na święta, na dekoracje, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, to zrobiłam taką dużą bombkę. Bombka jest naprawdę, naprawdę wielka. Jest ona wykonana z papieru, składa się z chyba z 300 części, nie wiem, zrobiłam ją bardzo dużą. Także ona się prezentuje tak. Jest to bombka metodą coolingową z rąbików. Także ona jest na kuli właśnie z tej takiej, na kuli z nitek, którą zrobiłam. Właśnie postanowiłam, że właśnie będzie taka jeszcze do końca niezamknięta i będzie trochę artystyczna taka bombka, no coś ciekawego. Muszę Wam powiedzieć, że robiłam tą bombkę 3 dni, także to jest moja najdłuższa praca, jaką udało mi się zrobić. Bardzo dużo zużyłam papieru, może 6 takich kartek A4, to jest kolor taki fioletowy, biały i do tego jest żółta właśnie taka bombka i zrobiłam tutaj właśnie zapięcie. Zaraz pokażę Wam ją w całości, bo ona naprawdę wyszła duża. Tylko czekajcie, muszę tutaj wyjąć, okej, to teraz. Także bombka, może ją pokażę tutaj, właśnie wygląda tak. Także na dole jest bombka zrobiona z kulis, ta bombka właśnie taka metodą nitkową zrobiona. I na to jest po prostu taki abażur, można powiedzieć, taka czapeczka metodą coolingową właśnie zrobiona. Także to jest bardzo taka innowacyjna, oryginalna, ciekawa bombeczka. Także mi się bardzo podoba. Muszę Wam powiedzieć, że no jest trochę pracochłonna, ale efekt jest, uważam, że jest bardzo fajny, właśnie taki ciekawy, oryginalny. I nawet fajnie byłoby wyglądało to jako właśnie ozdoba lampion w środku, na przykład jeszcze na dole, gdyby można było właśnie coś takiego zrobić, no ale to jest po prostu taka bombka na święta, właśnie na święta, na dekoracja po prostu. Także ona wygląda tak. No, tak wygląda. Także postaram się ją zdjąć teraz, żeby sobie troszeczkę jeszcze ten klej dostał, ponieważ przed chwilą skończyłam ją. Doklejałam też klejem na gorąco miejscami i magikiem właśnie te wszystkie elementy. Robiłam to przez 3 dni, także naprawdę sporo czasu mi to zajęło. Także zachęcam Was do zrobienia takiej bombki, jeżeli macie ochotę, jeżeli chcielibyście spróbować rąby. Bardzo prosto się robi, ponieważ pasek nawieje się na igłę coolingową i formuje się takie łezki, później się przykleja i postanowiłam, że będzie przyklejona do czegoś, także piękna wyszła, duża po prostu świąteczna ozdoba. Także polecam Wam zrobienie takiej bombki. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Proszę o kciukaski do motywacji do dalszych prac świątecznych i nie tylko. Także zapraszam Was do zrobienia takiej bombki metodą coolingową z papieru. Oraz pozdrawiam Was serdecznie, proszę o komentarze, piszcie do mnie, subskrybujcie kanał, wpadajcie, oglądajcie wszystkie filmy z serii DIY. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam przyszłego dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło, pa pa!